Automatyczny spis treści. Style i nagłówki. Przygotuję teraz zestaw nagłówków przydatnych w numerowaniu rozdziałów pracy dyplomowej lub magisterskiej. Wybieram narzędzia, numeracja rozdziałów. Dla rozdziałów 1, 2, 3, poziom 1, nagłówek 1, liczba 1, 2, 3. Styl znaku może pozostać pusty. Jeśli po jedynce ma być kropka, należy ją postawić po. Podrozdziały. Podrozdziały, czyli poziom 2. Nagłówek 2. Liczba 1, 2, 3. Pokaż poziomy. Drugi poziom. Kropka. Podrozdziały podrozdziałów, czyli poziom 3. Nagłówek 3. Liczba. Pokaż poziomy. I kropka. OK. Wybrane nagłówki należy teraz sformatować. Wybieram albo w tym miejscu więcej stylów, albo tutaj style i formatowanie. Szukam wybranych nagłówków. Nagłówek pierwszy. Klikam prawym. Modyfikuj. Czcionka. Times New Roman. Pogrubiona. W kolumnie rozmiar widzę procenty. Dla 12 punktów będzie to prawdopodobnie 100%. Wyrównanie. Do lewej i prawej, czyli wyjustowanie. Wcięcia i odstępy. W identyczny sposób formatuję nagłówek drugi i trzeci. W spisie treści muszą pojawić się także rozdziały nienumerowane, np. wstęp, zakończenie, bibliografia. Należy zatem sformatować kolejny nagłówek, na przykład nagłówek tytuł. Wybieram modyfikuj i podobnie czcionka, pogrubiona. Tym razem punkty są dostępne, 12 punktów. Wyrównanie, wcięcia i odstępy. I najważniejsze, konspekt i numeracja. Poziom konspektu. Poziom pierwszy. OK. Osadzanie nagłówków na tytułach rozdziałów. Tytuł spis treści nie występuje w spisie treści, a zatem tylko go sformatuję. Pogrubienie i kolor czarny. Na kolejnych rozdziałach osadzę nagłówki. Wstęp to nagłówek tytuł. Rozdział pierwszy, nagłówek pierwszy. Podrozdział rozdziału to nagłówek drugi. Dwucyfrowy. Podrozdział podrozdziału to nagłówek trzeci. Jak widać, konieczne jest wprowadzenie kilku modyfikacji. Należy wyjaśnić, czy kolor niebieski to formatowanie tekstu, czy wina nagłówka. W tym celu zmienię nagłówek poniżej na nagłówek pierwszy
Jak widać, nagłówek jest sformatowany prawidłowo, a zatem to formatowanie koloru. Ponownie zmienię nagłówek. Jak widać, we wszystkich nagłówkach czcionka nie ma 12 punktów, tylko 14. To także należy zmienić. Teraz już dostępne są punkty. W ten sam sposób zmodyfikowałem nagłówek drugi i trzeci. W każdym nagłówku należy wprowadzić wcięcia zwiększające estetykę tytułów. Zademonstruję to na nagłówku trzecim. Wybieram Modyfikuj, zakładka wcięcia i odstępy, 1,28 cm, pierwszy wiersz, minus 1,28 cm. Tak przygotowane nagłówki można osadzać na kolejnych rozdziałach. Generowanie spisu treści. Staję w odpowiednim miejscu. Wybieram wstaw, spis treści i indeks, spis treści. Dodatkowy tytuł nie będzie potrzebny, mogę zatem go skasować. Delete i OK. Spis treści został wygenerowany. Aktualizacja spisu treści. Zmienię nazwę jednego z rozdziałów. Wrócę do spisu treści. Klikam na nim prawym przyciskiem myszy i wybieram Aktualizuj indeks. Tytuł został zaktualizowany. Nawigacja w obrębie dokumentu z zastosowaniem automatycznego spisu treści. Każdy tytuł w spisie treści jest hiperłączem. Jeśli przytrzymam na klawiaturze wciśnięty przycisk Ctrl i kliknę na danym tytule, przeskoczę do wybranego rozdziału. Wybieram i klikam. Poziom każdego rozdziału mogę zmodyfikować na dwa sposoby. Pierwszy to zmiana nagłówka. Wybiorę na przykład nagłówek drugi. Jak widać, poniższa numeracja ulega także zmianie. Poziomy nagłówków można zmieniać także z zastosowaniem wcięć. Zwiększ wcięcie lub zmniejsz wcięcie. Po wprowadzeniu zmian należy zaktualizować spis treści. Klikam prawym, aktualizuj indeks. Dodawanie nowych rozdziałów. Zaznaczam nowy tytuł i wybieram odpowiedni nagłówek. Aktualizuję spis treści. Kasowanie rozdziałów. Wybieram odpowiedni rozdział. Trzymając wciśnięty Ctrl, klikam na nim. I kasuję. Aktualizuję spis treści. Rozdział zniknął ze spisu treści.
Nawigator. Szybkie poruszanie się po strukturze dokumentu umożliwia także nawigator. Rozwijam tytuły rozdziałów. Klikając dwukrotnie przenoszę się do odpowiedniego rozdziału. Przygotowanie odpowiedniej listy nagłówków jest pracochłonne. Efekty pracy można jednak zapisać jako szablon, aby móc później korzystać z opracowanych wcześniej formatów. W tym celu wykonam kopię dokumentu. Plik. Zapisz jako. Zapisz. W nowym dokumencie usuwam wszelkie treści. Zaczynam od spisu treści. Klikam na nim prawym przyciskiem myszy i wybieram Usuń indeks. Teraz zaznaczam wszystko, trzymam Ctrl i wciskam literkę A, a następnie Delete. Uzyskany dokument zapisuję jako szablon. Wybieram Plik, Szablony, Zapisz jako szablon. Na przykład moje szablony, wpisuję nazwę, niech będą to nagłówki i zapisz. Teraz utworzę nowy dokument i sprawdzę, czy dostępny jest szablon. Wybieram plik, szablony, zarządzaj szablonami, moje szablony, nagłówki. Wprowadzam dowolny tekst. I osadzę nagłówki. Jak widać, szablon ze wszystkimi właściwościami został zachowany.